Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Mato, to kolejny odcinek z Slime Ranchera, tym razem krótki, tym razem informacyjny na temat nadchodzącego update'u 0.6.0, który zbliża się teraz ogromnymi krokami. Ten update, zwany update'em Szklanej Pustyni, o którym mówiłem już w odcinku 30, będzie, no nastąpi już bardzo niedługo, no nie więcej niż miesiąc. I teraz już, skoro mówiłem o tym, gdzie to będzie, plus minus, być może gdzie to będzie, co to będzie zawierało, to oczywiście na Wielką Szklaną Pustynię, to będzie ogromna, ale będzie także zawierało cztery nowe slimy, które, no znam nazwy trzech z nich, znaczy miały być cztery, miały być Tangle Slime, Dervish Slime oraz jeszcze Meteor Slime i Mosaic Slime. Ale meteorowy slime nagle przestał działać jakby. Nie chciał działać twórcom, tak więc po prostu go wyrzucili, bo nie było sensu, skoro nie chciał działać, to nie będą się, nie ma sensu z nim kombinować zbyt wiele, co w sumie jest logiczne. Tak więc jego miejsce zajmie nowy slime, o którym no póki co nic tam nie wiadomo, ale będzie równie fajny, co miał być meteor slime, więc czekam jak najbardziej. A także co do poprzednich trzech slime'ów, to twórcy udostępnili nam gify z tym i jakby z ich wyglądem, po prostu z ich wyglądem. Na pierwszy ogień leci Mosaic Slime, który może najpierw zobaczyć sobie gifa od twórcy, dość zabawnego, że który był z podpisem, że czemu ten kamień ma twarz. W każdym razie drugi gif przedstawia nam Mosaic Slime gdzieś w jednej chyba z jakichś terenów tam na tej pustyni, w którym z Mosaic Slime tworzą jakby takie światełka, które z czasem wybuchają, co możecie zobaczyć na filmiku numer 2. Mamy także Tangle Slime. Tangle Slime, czyli pół slime, pół rośliny, które tworzą trujący gaz, który ma być dla nas niebezpieczny. Jak widać na gifie, będą one mięsożerne, będą jadać kurczaki. No cóż, doczekać się nie mogę. Także mamy jeszcze jeden rodzaj slime'ów, który został udostępniony nam. To są Dervish Slime, które tworzą małe huragany, małe tornada, na których sobie jeżdżą i się przemieszczają. Ale z czasem te huragany robią się o wiele, 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 wiele większe. Tak więc to by było, jeśli chodzi o slime, to by było jakby wspominka na tyle. Twórcy, no, jak mają to do siebie, jeżeli rzucają już gify z jakby z tymi postaciami, które pojawią się na najnowszym update'cie, wiele screenów, to nie więcej niż 2 miesiące, więc ja bym się spodziewał takiego bardziej... Otwarłem to, tak? Otwarłem to, tak? Dobrze, uff. Nie więcej niż miesiąc, moi drodzy, i pojawi się nam już nowy update w Slime Rancherze 0.6.0, końcowy update. Od tego momentu już bardzo niewiele nas będzie dzieliło od wersji 1.0. No, na pewno żadnych wielkich update'ów nie będzie, wszystkie slime'y już będą, wszystkie tereny już będą. Uzupełni nam się cała strefa marketu. To mam nadzieję będą najdroższe z te. Najdroższe będą te plorty, dzięki czemu będziemy łatwiej zbierać pieniądze. Będzie o wiele łatwiej, żebyśmy mogli sobie inwestować w 7Z Wars Club. Nie mam zaktualizowanej gry, przez to mam 180 tysięcy, to już potrzebne na kolejny stopień, ale ceny są stabilizowane po najnowszym update'cie na 150 tysiącach. Ostatnio po kupieniu za 150 tysięcy mam trzeciego slime'a tutaj. Więc a na 30 chyba drugim poziomie, czyli jeden z ostatnich, za 8 poziomów będę miał się tej koronę, o dobrze pamiętam, i na tym się skończy, przynajmniej chwilowo, zbieranie pieniędzy. Ale poczekam chyba z tym aż do najnowszego update'u, ale wtedy też wprowadzą kilka jakichś nowych rzeczy do tego, pewnie kilka nowych stopni, więc co się zobaczy. A tymczasem, moi drodzy, hej, hej, na razie i zapraszam was do kolejnych odcinków Slime Ranchera i innych serii. Cześć!